Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla was kolejny odcinek z przeglądu grupy. I żeby wam nie było tak smutno, że dawno odcinka nie było, nie będę wam się tłumaczył, że filmu nie było, bo to nikogo nie interesuje, po prostu nie było, może będą więcej, nie no, będzie chyba więcej, nie obiecuję, bo znowu będzie jak zwykle. Jest ze mną Neksiu, kogoś, kogo już możecie kojarzyć na moim kanale. Witam cię, stópkarzu naczelny YouTube'owy. Ej! Siema. A tak nie jest! Dzisiaj będziemy przeglądu grupy robić, jakieś memy, coś tego typu, więc mam nadzieję, że na te 15 minut jakieś rozrywki do obiadu, do kolacji, jak najbardziej wam będzie się podobało. Nie nagrał nam się film 10-minutowy, więc niektóre rzeczy tu już znamy, nie będę się z powrotem śmiał z tego. Tu robię buga buga z tego, Tuski wbaca samolot, kamikadze zrobił, wylewy zrobił, znaczy kopanie węgla, znaczy na szychtę tutaj chyba kolega Daniel szedł, ale nie wiem, tak mi się wydaje. Udaję, że widzę to pierwszy raz. O, ej, dobre! No, no. Najsilniejszy gracz z klanu Invin, najsłabszy gracz z innych topowych klanów. Pomimo, że to widziałem, to wie to dalej, wiesz, jak gdyby... Już to powtarzałem, powtórzę jeszcze raz. Każdy facet, każdy, nieważny który, każdy tak naprawdę ma swoje pragnienia, żeby przebrać się w damskie ciuszki, najlepiej tak jak ten chłop tutaj z lewej. Taką kamerdynerkę i mieć kocie uszka i robić takie... O właśnie, bo znowu się skapnąłem, że mam tu pudełka, jakbyście pytali. To są te same cały czas, tak, to są te same. Tylko się wieża trochę rozwaliła, może je tu... Giveaway'a zrób na pudełka. Ej, ale... Mystery Boxy! Panowie i panie, Mystery Box numer jeden. Co to się stanęło? Tu mamy najlepszy polski nick, Terminator Polska 123 z klanu PLWO. Dziwne, że nie na polskim czołu. A jak PLWO? Przecież to piwo. A co jest? To jest? Piwo. To jest piwo! Jeszcze gorzej! PLWO! Który idiota wymyślił, że małe L i wygląda jak I? Patrzcie, nawet napiszę. No i które to... Sus, które napisałem pierwsze I, a które ten? Wygląda jak pewne dwie struktury już nie... Po... nie... A, dobra, nieważne. Nie umiem samolotu rysować. Masz po prawej. Nie! Strongest Esther VS1V, weakest Caliban and Isuka Enjoyer. To są dobre czołgi, a Esther VS1 jest super czołgiem. I to tu się nie... O kurwa! Aż mi woda spadła, dobra. Jednak nie jest dobrym czołgiem, przepraszam. Panie Remigiuszu. Kurwa, pierdolisz. Widziałeś, jaki miszur jest duży? No on ma chyba z 12 lat. Chłopie, przecież ja nie wiem nawet jak... Cześć, Instagram. O nie, to nie. To nie, o, to tak, to tak. Ty się followujesz? Może. No tak, to na pewno ten. Ty czekaj, co jest? On miał chyba więcej obserwujących, nie? Co to jest? Ej, do... Rok w policji! Grubo się dzieje u Żółtego. Oj, to już żeśmy gadali. Słuchajcie, jakbym ja miał swoją MR2 pojechać wtedy przez ten obok parku, nie? To ja bym musiał mieć taką tą rurkę do nurkowania i przez nią normalnie oddychać. To jest, rekrutuję klan 4 pancerni i twoja stara. Ej, to już chyba było z klanu Cipka. To już było. Lektura fanów grania artylerią. Etiquette of eating cock. Stary o trzeciej w nocy. To jest mój ulubiony mem chyba z całej grupy. Putin przed atakiem na Ukrainę w pół godziny opierdolili ją. Słuchajcie, przypomniałem mi się i to jest content, który specjalnie sobie zapisałem. W ogóle róbcie memy na grupie, bo to będzie więcej śmiesznych memów, bo chcę, żeby to raz w tygodniu chociaż było. Słuchajcie, memy moje ulubione i dzisiaj sobie sprawdzimy dwa tagi, ale o co chodzi? Wchodzimy na najlepszą aplikację do tańczenia TikTok. Mamy wyszukiwanie kont i filmów. I najlepsze jest to, że będziemy tu wpisywać swoje miasta. Wpisujcie swoje miasta i będziemy śmiali się z TikToku, bo teraz to jest modne chyba. I w pierwsze co, żeśmy to już wczoraj robili, ale zrobimy jeszcze raz, poszukamy Ostrów Wielkopolski, czyli miasto, w którym ja mieszkam i zrobimy Świebodzin, ponieważ Neksiu tam mieszka i jeden dodatkowy z Opola musimy zobaczyć, ale to za chwilę. Pow Ostrów Wielkopolski. No nie rozumiem tego do dziś. Ja jedynego ćpuna, jakiego znam, to ten Hemoglobina, co gadał. To jest jedyny chłop, którego wiem, że coś tam nie ten teges i no. Taka... sytuacja, nie? Smegma, smegma,
Centrum przesiadkowe 6 na 10. Dużo meneli, można dojechać wszędzie autobusami. Ciepło, jak nie ma gdzie się schować. Nowoczesny design. Zgadzam się w 100%. Piaski Szczygliczka, 10 na 10. Fajnie tylko, jak jest ciepło, trochę daleko od centrum. Latem śmierdzi szczuchami. Oj, to prawda. Bagno! Stary młyn, wszędzie dziury, jedna wielka ruina. A to Polska po prostu. A, Bydgoszcz. Pan grozi psami i policją. To tym samym. Ty, czaicie, że mamy tor w Ostrowie, gdzie są takie śmieszne gokarciki małe? Tylko ja, o, chciałbym tak podriftować, ale za gruby jestem. Słuchajcie, ja już jestem na takim etapie, że ja już noszę koszulki anime. Ja się tego nie widzę, ja to lubię. Tylko trochę przeraziłem się, że jest na niej napisane 2XL. I trochę się przeraziłem. Zwłaszcza, że mam obok siebie jeszcze sos czosnkowy. No ale cóż, no ja tam lubię. Ja lubię być weebem i mi to nie przeszkadza. Samochodowym weebem. A to zobaczycie niedługo może na kanale nowym. Wyobraź sobie dorastanie w Ostrowie Wielkopolskim. Bycz, ja dorastam w tym mieście. A... Super. UFO. Nawet nie, to może być wszystko. To no, nie musi być Ostrów Wielkopolski. Zdjęcie UFO to jest. Ale gdzie? Tam to białe. A to racja, to na środku. Myślałem, że to Francja. Myślałem, że to Francja. Potem czytałem świepo rodzinę. Pluje na maczugę, potem jak przyjadę kiedyś do Świebodzina, musimy nagrać razem TikToka pod Jezuskiem na tym parkingu. Co ludzie wam... Ale rzecz co? Rzecz czym? Rzecz jak? Ale ja już nie wiem, czy to źle, czy dobrze. To było wiadomo, że taki TikTok się pojawi w końcu. To rec. Rekord. Stacja Menela, part 2. Co jest? Step Brown, tak. Ja myślę, że on sam tam nie wszedł. Skąd się tam kaczka wzięła? Uratował kaczkę. Chyba nie. Chlebomat. Słuchajcie, oceniamy miasta. Świepodzin 4 na 10, ale Jezus wysoki, więc to daje 2 punkty. Ale jeżeli macie w Opolu chlebomat, nie? To ja wam dodaję do tego plus 8. O Jezus, gdyby Puty wjechał na Polskę. Kończymy nasz przegląd memów TikTokowych. Wpiszcie, jakie miasta mam kolejne sprawdzić. I będziemy oceniać Opole za wasz alarmowy dźwięk 10 na 10. Syrena alarmową zacznie. Co ja mam tu na głównej w ogóle? Co, kto tu mi się podbędę? Gdzie idziesz? Ej, gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Do dupy! Co? Cofnij! Ej, co? I zostawuj! I to emoji skurwiony mi tymi brwiami! Wielki cesarz z rodu japońskiego obalił Jabola. Napadł na fabrykę Jaboli. Ja najbardziej w tym filmie... Jak się resztuje na firanki. Jak wychodzi stamtąd! On po prostu w mnieniu oka wychodzi. Szefie! Ta poduszka żółta. Ej! Pa! Ciu! Ej! I się nie potrafię! W trailerze GTA 6 widzimy, że gra trzyma się formatu wyborczego postaci. Turnejka spizgane na pierdala, nie z kaktusami. Nie, ja nie wiem, co mam wam pokazywać, więc nie mam więcej. Nie ma więcej memów, mam wam pokazywać, jak Burnejka się bije? Super, właśnie mi wywaliło Discorda. Halo. Czemu się zdespawniłeś? Bo Burnejka przyszedł mi na pierdolił. American. Co jest? Women. Yes, women. Kapibara pierdzi. To jest content, dla którego żyjemy.
Ej, naprawdę! Jakby... Dobra, czy... Ej, w sumie nie spodziewałem się tego. Capybara noises. Jak robi capybara? Ej, czekaj. Czy ty wiesz, jak robi capybara? Wiecie co? Nie dowiemy się, jak robi capybara. Capybara nie robi UW. Capybara wiecie, jak robi? Ale mam zajebiste przejście, bo capybara robi... No, że ja w kolejnym... Wie na moim kanale... Capybara robi... Nie.